warstwy, bo to jest dzisiejszym tematem filmiku, będziemy mówić o warstwach. Witam Cię serdecznie, nazywam się Ania Sokalska i dziś mamy temat warstw. Warstwy znajdziesz po prawej stronie w swoim obszarze wyborczym. Jeśli ich tam nie ma, to wtedy trzeba kliknąć na okno i u dołu są warstwy. Trzeba je po prostu zaznaczyć, żeby pojawiły się w Twoim obszarze roboczym. Tutaj u mnie są trzy warstwy, oczywiście może ich być znacznie więcej. Mogę w każdej chwili utworzyć warstwę poprzez kliknięcie u dołu na karteczkę, więc możemy utworzyć w ten sposób warstwę. Możemy ją usunąć, możemy ją powielić, skopiować. Ten cel trzeba zaznaczyć na zaznaczyć warstwę i przeciągnąć ją na tą karteczkę, gdzie przed chwilą tworzyliśmy nową warstwę i w ten sposób mamy kopię tej właśnie warstwy. Dodatkowo możemy warstwę połączyć z drugą warstwą. W tym celu trzeba zaznaczyć dwie warstwy. U dołu widać łańcuszek, on łączy warstwy. I wtedy mamy dwie połączone warstwy. W ten sam sposób możemy je rozłączyć. Możemy zablokować jedną warstwę, na przykład kłódką. Potem klikając na kłódkę możemy ją odblokować. Dodatkowo możemy zmienić krycie w tej warstwie. Na przykład możemy zrobić różnicę. Możemy wyłączyć widoczność warstwy klikając na oczko. Na przykład właśnie w takiej formie możemy zmniejszyć krycie warstwy, oczywiście tej widocznej. Tutaj zmian nie widać, ponieważ mamy zaznaczone to mieszanie, więc robimy na normalne i teraz zmniejszamy krycie. Możemy również zrobić sobie troszeczkę organizacji, czyli możemy zaznaczyć kilka warstw i przeciągnąć na taką ikonkę folderu w celu ich zgrupowania. Wtedy mamy w grupę. Klikając dwukrotnie na warstwę lub na grupę możemy swobodnie zmienić jej nazwę. Dodatkowo u góry mamy również filtry, czyli możemy przefiltrować warstwy wedle rodzaju. Na przykład szukam samych warstw tekstowych, więc zaznaczam literkę T i pojawiają mi się tylko i wyłącznie tekstowe warstwy. Dodatkowo możemy zastosować różnego rodzaju efekt do warstw, klikając dwukrotnie z prawej strony i możemy na przykład zmienić kolor warstwy na jakikolwiek inny. Te efekty możemy również wyłączyć oczkiem i włączyć podobnie jak w ogóle całą warstwę. I to jest właśnie fajna rzecz. Dodatkowo możemy zastosować maskę do warstwy. Trzeba w tym celu kliknąć na taki prostokącik z kółkiem w środku. I możemy tutaj coś sobie, powiedzmy, zasłonić. Opracujemy oczywiście na masce. Możemy swobodnie wybrać również warstwę no, dopasowanie, które się utworzy tutaj w postaci jakiejś na przykład warstwy, więc to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Generalnie warstwy dają bardzo dużo opcji i bardzo fajnie się na nich pracuje i naprawdę zachęcam Cię do tego, aby po prostu wcielić się w te warstwy i zacząć na nich pracować, bo to bardzo ułatwia pracę. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia.